Ida, jesteśmy niestety cały czas w dobie pandemii koronawirusa, czy ty zauważyłaś, że w jakiś sposób pandemia wpłynęła na diagnostykę dziewczyn, na ich zgłaszalność do lekarza, czy dziewczyny nadal chodzą do tego lekarza, czy przestały? No i to jest pytanie, które po prostu zawsze mnie teraz rozwala na części pierwsze, ponieważ mamy dwie rzeczy i dwie sytuacje. Pierwsza rzecz, pandemia spowodowała to, że dziewczyny przestały w ogóle chodzić do lekarzy. Ja już tutaj nie mówię o ginekologach, tylko w ogóle przestaliśmy chodzić do... I to jest strach przed wirusem? To jest strach przed wirusem, tylko że nie zdajemy sobie sprawy z jednej rzeczy, że jeżeli teraz nie będziemy chodzić do ginekologa, mówmy na przykład teraz o yy, ginekologii, dobrze? Jeżeli nie będziemy chodzić do ginekologa, to za chwilę będziemy mieć dużo więcej... Sytuacji trudnych, na przykład raków, dużo bardziej zaawansowanych, mhm. trudnych do leczenia i dużo droższych do leczenia. Mhm. Bo wirus dzisiaj jest, za chwilę go nie będzie, a my, kobiety, będziemy miały ogromne problemy, ponieważ przestałyśmy chodzić na badania profilaktyczne. I to jest straszne. I jest jeszcze jeden taki dodatkowy yy, czynnik. To jest to, że no w tej chwili te porady yy, medyczne zostały przerzucone na online. Mhm. Tylko, że no nie wszędzie się da online. Tak, Cytologii nie zrobimy online. USG do pochwowego nie zrobimy online. Przepisanie globulek w momencie, kiedy nie zaglądnie się do środka i nie zobaczy się, co się tam dzieje, bo przecież tam mogą się różne rzeczy yy, pojawić, to moim zdaniem to, to nie działa, dlatego wizyta u ginekologa jest, jest bezwzględna, musi się odbyć. Jeżeli ja mogę apelować, to ja apeluję, dziewczyny, maska na twarz, bo maska nam wystarczy, bo lekarz, przepraszam, że ja tak wprost powiem, lekarz nam nie zagląda tu, tylko zagląda nam gdzie indziej, a tam nie jest nam potrzebna maska. Dlatego chodźcie do ginekologa, żeby nie było później za późno. No Mam nadzieję, że po dzisiejszej naszej rozmowie wszystkie, wszystkie zapiszemy sobie w kalendarzu. Cytologia, USG do pochwowe, badanie krwi, badanie moczu i USG piersi lub mamografia przynajmniej raz do roku dziewczyny. Tak. Dziękuję Ci pięknie, jesteś ja idealnym przykładem, <laughs> że warto naprawdę o siebie dbać. Dziękuję również i zapraszam Was do ginekologa.